Witam Państwa bardzo serdecznie. To są świąteczne, gorące pytania. Telewizja w Polsce.pl, a ze mną w studiu gość dr Zuzanna Mazur, kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego AWF. I pan Robert Banasiuk, tu będę długo przedstawiać, bo trener personalny, mistrz świata z 2019 roku w kulturystyce, psychodietetyk, terapeuta i... Centrum Rekreacyjno-Sportowe, menedżer sportu. Więc będziemy rozmawiać o sporcie, o zdrowiu. Zacznijmy od dzieciaków, bo takie jest nasze pytanie, jak zachęcić dzieci do uprawiania sportu, a to dlatego, że jesteśmy po pandemii, a forma młodzieży po pandemii jest bardzo zła i pani doktor opowie nam, jak bardzo zła jest ta forma. Naukowcy już zatytułowali to jako zapaść biologiczna, więc forma jest rzeczywiście zła, jest dużo gorsza niż była w okresie przedcovidowym i to we wszystkich aspektach, jeśli chodzi o zdolności motoryczne, bo to zarówno nastąpił spadek siły u dzieci, spadek wydolności krążeniowo-oddechowej. Obserwuje się już, że dzieci nie potrafią nawet wykonać skoków na skakance. Nie potrafią się odpowiednio zamortyzować, nie potrafią zadbać o właściwą koordynację i balans ciała, więc nauczyciele wychowania fizycznego mają dużo pracy. Oczywiście w komitywie z rodzicami. Jak dużym problemem jest otyłość nie tylko wśród dzieci, ale w ogóle w społeczeństwie, panie Robercie? Jeśli chodzi o WHO, to badania mówią, że już co piąte dziecko ma nadwagę i otyłość. Polska na tle innych krajów ma niechlubną statystykę najszybciej tyjących dzieci, w tym także nastolatków. No, takimi podstawowymi winowajcami są złe nawyki żywieniowe, a w tym coraz mniej dzieci i młodzieży po prostu uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego, czy też po prostu coraz mniej się zaczynamy ruszać. Drodzy Państwo, pamiętajmy, ja troszkę tutaj z apelem jestem. Dzieci od najmłodszych lat naśladują dzieci, naśladują opiekunów, naśladują dziadków, nauczycieli w szkołach, czy panie w przedszkolu. Jeśli rodzice są aktywni, jest duże prawdopodobieństwo, że dzieci nasze także będą po prostu częściej korzystały z jazdy na rowerze, rolkach, czy po prostu więcej chodziły, biegały, jakby za otyłość w dużym stopniu odpowiadają rodzice, bo po prostu to, co powiedziałem wcześniej, dzieci chętnie naśladują swoich rodziców. Czyli jedna rzecz, rodzice oczywiście za to odpowiadają, ale jeszcze mamy szkołę, mamy te WF w szkole, szczęsne czy nieszczęsne. Powstał taki projekt WF z AWF, czyli są wytyczne Akademii Wychowania Fizycznego dla nauczycieli w szkołach. Czy też państwo szkolicie nauczycieli, żeby ten WF był bardziej atrakcyjny? Jak to wygląda? Ten program jest w zasadzie, bo on cały czas trwa, wieloetapowy. I pierwszym etapem właśnie były szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz dla pozostałych etapów edukacji. I rzeczywiście polegało to na takim jednodniowym szkoleniu, jak uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego. I zarówno były to warsztaty, czyli w formie praktycznej, oraz zajęcia teoretyczne, zajęcia wykładowe z aspektów psychologicznych i z aspektów zdrowotnych. To też cały czas to było... Co zrobić właśnie? Co państwo mówicie nauczycielom? Jaka jest rada? Ja myślę, że te rady są dobrze znane nauczycielom i my powtarzamy je wielokrotnie. To są już trochę truizmy, ale trzeba o nich mówić cały czas. Należy wprowadzać dużą zmienność dyscyplin, tak żeby lekcje wychowania fizycznego były interesujące, były ciekawe i zachęcające. Cały czas według wszystkich raportów, a też posiłkując się wywiadami prowadzonymi z dziećmi, słyszymy, że lekcje są po prostu nudne. I cały czas nauczyciele wykonują te same zadania z dzieciakami, czyli albo to jest koszykówka, albo siatkówka, głównie są to sporty zespołowe. Musi nastąpić uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego. Także sprawa
oczywista, ale cały czas jeszcze nie wdrażana. Co więcej, myślę, że też powinniśmy słuchać uczniów. I to jest dla mnie najlepsza grupa, najlepsze źródło inspiracji do zmian. I uczniowie rzeczywiście, pytając się ich, jakie by były ich wymarzone lekcje wychowania fizycznego, odpowiadają takie, żeby można było robić to, co się lubi. Czyli zgodnie z zainteresowaniami, a nie z tym, co narzuca nauczyciel, a nauczyciel najczęściej niestety... No tak, tylko to mogłoby się skończyć na siedzeniu w komórce, gdyby dzieciaki robiły to, co lubią. Pana, tak? Pana Roberta zapytam o znaczenie motywacji w ćwiczeniu. Jest pan między innymi, poza tymi wszystkimi wymienionymi funkcjami, trenerem personalnym. No i nikt z człowieka tyle nie wyciśnie, co trener personalny. Sam człowiek z siebie tyle nie wyciśnie. To prawda, ja tutaj w większości się jak najbardziej zgadzam z panią doktor, że zajęcia wczesnoszkolnym poziomie powinny być zróżnicowane. Też może trzeba po prostu zastanowić się i zapytać dzieci, co chciałyby robić, bo może oferta jest mało atrakcyjna, ale z drugiej strony, ze strony psychodietetyka, to wiem, że na lekcje wychowania fizycznego częściej nie chodzą dzieci, które po prostu mają nadwagę i otyłość, bo po prostu się wstydzą, krępują się. I to, co mówiłem na wstępie, jednak dzieci rodziców aktywnych częściej po prostu chodzą na zajęcia wychowania fizycznego, częściej po prostu uprawiają różnego rodzaju sporty. Tutaj mówimy o tej motywacji, ale pan też mówi, że dzieci otyłe, te, które jednak powinny ćwiczyć, zdecydowanie mniej chętnie to robią. Czy może należałoby wprowadzić jakąś modyfikację, jeżeli chodzi o cenę z zajęć wychowania fizycznego? Czy może to jakoś by dzieciaki zachęciło do ćwiczeń, czy wręcz przeciwnie? Jeśli chodzi o kwestie oceniania w wychowaniu fizycznym, to też ta tematyka była już wielokrotnie poruszana zarówno wśród teoretyków, jak i wśród praktyków. I tutaj dobrym, myślę, pomysłem jest zastąpienie oceny z wychowania fizycznego, szczególnie tej cząstkowej, chociażby zaliczeniem albo plusami. Plusami za sukces. Trzeba z uczniami ustalić kryteria sukcesu i zaangażować ich w ten proces oceniania, bo im bardziej będą zaangażowane w proces dydaktyczny, tym będą się czuli odpowiedzialni za to. Więc warto zaangażować i uczniów, ustalić kryteria osiągnięcia sukcesu i za ten sukces nagradzać. Czyli to jest klasyczne ocenianie kształtujące. Zwracamy uwagę na mocne strony, na dobre punkty i to podkreślamy. I nagradzamy za te sukcesy bardziej, aniżeli karamy za uchybienie. No tak, bo te dzieci otyłe mają troszeczkę mniejsze możliwości fizyczne, mniejszą sprawność niż te dzieci bardziej sprawne. Dostają gorszą ocenę i to tak, wszystko... Też i krępują się tyle na tle dzieci, które właśnie uprawiają różnego rodzaju sporty. To, co pani powiedziała słusznie, no te dzieci na tle po prostu bardziej te takich usportowionych się krępują, ale też często dochodzi po prostu też niestety do takiego naśmiewania się przez inne dzieci i te dzieci też czują się stygmatyzowane, dyskryminowane i też, jak mówią badania, też rzadziej podejmują tą taką aktywność fizyczną zespołową. Czyli typowy bullying wchodzi dokładnie w grę, tak. Dręczenie. A proszę powiedzieć, jak zachęcić dzieci do aktywności pozaszkolnej? No bo WF to jest jedno, ja wiem, że pan mówi, że przykład idzie z góry, że rodzice i tak dalej, no ale są rodzice bardziej wysportowani, którzy mają i otyłe dzieci, tak też się zdarza. Jak zachęcać? Czy właśnie taki dla młodego człowieka, nastolatka na przykład, tu już myślę konkretnie o swoim synu, próba treningu z trenerem personalnym jest dobrym pomysłem, no bo jednak nikt tak nie zmotywuje, no nawet rodzic. Na pewno nie można dziecku nic forsować. Porozmawiać z dzieckiem,
i jakiej dyscypliny sportu chciałby po prostu spróbować. Jak? Mówi, chciałbym schudnąć. I co wtedy? I chciałbym iść na siłownię. No to wtedy idealnym pomysłem będzie siłownia, tak? Bo z trenerem, tak, dziecko będzie się czuło bezpiecznie, mama będzie się czuła też bezpiecznie, trener nauczy takich naturalnych wzorców ruchowych, też podpowie w kwestii żywienia, bo większość trenerów personalnych co najmniej podstawy zna właściwego żywienia, a na pewno zna, z czego dziecko powinno zrezygnować, tak? Czyli z produktów przetworzonych o wysokiej ilości kalorii, czy też po prostu słodyczy. Mm-hmm. A jaka jest pani recepta na to, żeby zachęcić do tej aktywności fizycznej poza szkołą? Poza szkołą to jedno, ale ja myślę, że mamy najlepsze narzędzie do tego, żeby właśnie zachęcać dzieci do korzystania z podanej, gotowej aktywności fizycznej w szkole. Mm-hmm. I będę się upierać, żeby właśnie też się skupić na tym, ponieważ dla niektórych dzieci lekcje wychowania fizycznego to jest jedyna okazja do ruchu w ciągu tygodnia. Więc jeśli przystajemy na to, jeśli rodzic się zgadza na to, żeby zrezygnować z tych obligatoryjnych godzin wychowania fizycznego w szkole, no to nic dobrego z tego niestety nie będzie. Więc najpierw powinniśmy się skupić na tym, żeby dobrą bazę zbudować w szkole, i nauczyciel wychowania fizycznego jest też odpowiedzialny za kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych i nawyków żywieniowych, a dopiero później wyjść spoza szkoły. Nawyki żywieniowe to jest to, co tutaj często pada, czy w ramach lekcji WF-u, bo wiem, że to jest program godziny wychowawczej, ale czy w ramach lekcji WF-u powinny się odbywać zajęcia związane ze zdrowym żywieniem? Tak, oczywiście, to jest wpisane w program, w podstawę programową. Nauczyciele informują, że nie mają wystarczająco czasu, żeby przeprowadzać pełne zajęcia związane z tą tematyką, ale za każdym razem starają się na lekcji wychowania fizycznego przemycić informacje dotyczące zdrowego odżywiania. I należy właśnie tak zacząć to postrzegać, żeby kształtowanie postaw prozdrowotnych, mówienie o edukacji zdrowotnej stało się integralną częścią każdej lekcji wychowania fizycznego. Jest na to przestrzeń, czy na początku zajęć, czy na końcu zajęć, żeby edukować młodzież, edukować dzieci. Pani mówi tutaj o przemycaniu tych nawyków, ale czy to powinno być przemycanie? No, czy to właśnie nie powinno być traktowane priorytetowo? Jak najbardziej się tutaj zgodzę z panią redaktor. Wręcz powinien być taki przedmiot zdrowia, a w tym, powiedzmy, uczenie właściwych nawyków żywieniowych i także stawianie na aktywność fizyczną. Tutaj jeszcze chciałem tylko do pani doktor w wypowiedzi, tutaj się w 100% zgadzam, jak najbardziej szkoła powinna mieć taką rolę propagatora aktywności fizycznej, bo to coś na wstępie mówiliśmy, jeśli mamy rodziców nieaktywnych i nie pokazują nam właśnie tej formy aktywności, że ona jest nam niezbędna, żebyśmy byli zdrowi i się właściwie rozwijali, to szkoła no jest jedynym miejscem, gdzie my możemy po prostu tą aktywność fizyczną, mówiąc wprost, dostać. Ja nawet jestem za zwiększeniem ilości zajęć wychowania fizycznego, bo skoro WHO powtarza, że minimum takiej aktywności to dziennej dla dziecka jest 60 minut, no to jeśli dziecko wraca po szkole do domu i przesiaduje przed komputerem i tak dalej, więc szkoła jak najbardziej powinna odgrywać tą właśnie rolę propagowania aktywności fizycznej. Tu postawimy kropkę. Więcej o zdrowych nawykach żywieniowych porozmawiamy po krótkiej przerwie. We'll be right back.